przytuliliśmy. 17, no, Islam Alej. O, Filip do mnie pisze, czy ten Filip, tata Filipa. Kiedy tata Filipa? Z synem? No, kiedy porozmawiam, chcę z tobą ojciec rozmawiać. No to nie, no, ze starym na streamie gadać. I tak, tak. Gdzie on jest, tata, tata? Na poczekalni? Był to, ale wyszedł. Dobra, weźmiemy kogoś na rozmowę. Jestem biedny, dajmy he, please. Siema. Siema. Ty chcesz myszkę? Siema. Tak, chcę myszkę. To jak bardzo ją chcesz? No jestem biedny. No nie wiem. A ten... Kiedy będziesz stać na imprezie z koleżankami? Nie mam kolegów i koleżanek. Dobra, zostań w poczekalni, bo jesteś brany pod uwagę. Przechodzisz do tego etapu. Tak, poczekalnie zapraszamy. Dobra, syn Parisa jest. Umiem wypić piwo w 5 sekund. No dobra, piwo w 5 sekund. No dobra, to przechodzisz dalej. Idź na poczekalnię i idź dalej. Psz, piąteczka. Kocham cię parę zwaleć. Przenieśmy go na... Siema. Słyszałem, że bierzesz udział w wielkim losowaniu myszki Razer Basilisk. No, oczywiście. I powiedz mi, masz jakiś super talent? Jakbyś taką umiejętność? Śpiewać. O, dobra, jasne. Dawaj jakiś... wyzywać Tasiora. Nie, to, bo to możesz, możesz zaśpiewać coś, no? No nie, no ja tak się wstydzę teraz. Ale to chuj, przecież to i tak ogląda 400 osób. Połowa pewnie śpi, a połowa to są boty. No nie. Za bardzo wstyd. No dobra, a to masz poza śpiewaniem, bo to śpiewanie to taki oklepany talent. Masz coś ciekawego? Mogę ci suchara napisać. Co? Mogę ci suchara powiedzieć. O, dobra, dawaj jakiś kawał, no. Jaka jest najmokrzejsza część ciała? Nie wiem. No staw skokowy, baranie. Dobra, staw skokowy, no. Nieźle, ja po chwili strzeliłem. Staw, że wiesz, jezioro. No pewnie. No powiem ci zaskoczyć, przechodzi do dalszego etapu. Zapraszam do poczekalni. Dzięki bardzo. Przejdź do poczekalni i czekaj tam już. Siema Turbulaniec. Siema. Słuchaj, jaki ma talent? Jaki masz talent? Jaki ja mam talent? Wierszyki mogę układać albo mogę ci zaśpiewać coś. Dobra, no to zaśpiewaj coś, tylko z muzyczką w tyle. O kurde, ale to weź coś włącz. Simon. Moją wersję puszczę. Simon, masz jakąś muzykę puścić? Kurwa, skapał mnie. No gdzie no? Ja streamuję teraz, nie mam czasu, to już wiesz. No ja na słuchawkach się, to mogę tak wiesz, a kapelę zaśpiewać. A kapela, no to wiesz, tutaj jest średnia wieku widza 15, oni skumają o co chodzi. Oni potrzebują jakichś bitów, kolorowych rzeczy, wiesz, jebać hajs. Tu zapuść jakiegoś. Simon, tego, dawaj, że tutaj coś. Ach, kurwa, czekaj, już nie. A ty co, beatboxuję, a ty śpiewaj, dobra? O, kurde, dawaj. Ale to że jakiś freestyle czy co? No co chcesz tam? Spróbuj. Bit by był lepszy, no dobra. Ma, kurwa, trzeba brać co się ma, tak? No, tak. Dobra, jedziemy. Ona by tak chciała, wstać me berło, lizać me jajca, pławić się spermą. Świetnie, kurwa. Coś niesamowitego. Cały czat. Klap na czacie. No chyba przechodzisz do dalszego etapu przechodzisz w takim razie. Nie, dobrze, przechodzisz do dalszego etapu. Tak. No dobra, to mamy. Do poczekalni wracaj. Dobra, już wracam. I teraz Simon tak, musisz się przygotować. Simon. Słuchaj, masz telefon? Dobra, albo jakiś. Aha. Bo potrzeba nam. Bo słuchaj, będzie teleturniej. Ja wezmę te 6 osób i ty musisz kurwa dawać taki dźwięk taki. Albo ty, że pozytywna odpowiedź. Dobra, czekaj ty, dobra, no. Czekaj. No i na YouTubie może coś takiego znaleźć. Albo aplauz, kurwa. Wiesz, że klaszczą, kurwa, wiesz o co chodzi. Weźmiemy te 6 osób i zrobimy kurwa teleturniej. Test na wiedzę pierdolniemy. A tu jakiś Google zajdę. I co? Ale wytypujemy jeszcze kilka osób. Poczekaj, bo jest tak. Syn Parisa. Wrócam ci starego w myszkę. Jest za tym. To niezły stary jest ruchany. Mamy, super. Witamy w wielkim teleturnieju. Thank you.
Zamknąć pizdy, zamknąć pizdy. Już spokojnie, już spokojnie. Zamknijcie mordy już, dobra. Witamy w teleturnie. Dobra. Okej, okay. Witamy w wielkim teleturnieju na tym spiku. Bierze w nim udział 6 przypadkowych osób. Do wygrania jest myszka Razer. Może być naprawdę grubo. Może być naprawdę grubo. Masz te jingle tam? Czekaj, już. No jeden wystarczy, bo i tak pewnie będą źle odpowiadać. Okej, dawaj mi tu ich. Dawaj, ich przerzucamy i zaczynamy. Okej, zaczynamy teleturniej w takim razie. Spokojnie. A przyjechali do nas Turboulaniec, witam serdecznie. Witamy. Z nami jest też syn Parisa. Witamy syna Parisa. Cześć, tato. Witam serdecznie. Z nami jest też... Jestem biedny, daj myszkę. Witam serdecznie. Na co to osoba? Jestem biedny, daj mychę, please. Ktoś jeszcze był chyba, nie? Usiadnę ci na mordę, Paris. Wystarczy. Nie, jeszcze jedna osoba jest. Ten, co ma nick, usiadnę ci na mordę. Usiadnę ci na mordę. Okej, tak jest. Witam serdecznie tą osobę w teleturnieju. Ale to nie jeden z 10 nawet? Tak jest. Panowie, będę czytał pytanie, tak? Starajmy się. Ja będę oczywiście patrzył na TeamSpeak, kto pierwszy powie, kto odpowie. Staramy się nie zagłuszać, wystarczy jedna odpowiedź. Ja zobaczę, kto pierwszy odpowiedział. Pytań będzie... Czekajcie, ilu nas jest? 6. Tak, 10. Teraz tak, trzeba zapisać punkty. Ja tu muszę zapisać punkty. I kto będzie? Nie, Simon, zapisać punkty. Weź tam, otwórz Excela, nie kurwa. Nie jeszcze jednej osoby? Już. A to chcesz konkurencję większą? Dobrze, jest. Dobra, to czekaj, ja do 1 z 10, czekaj. O, siema, chcesz zagrać w teleturnieju? Jasne. No, zajebiście, to zagrasz, okej. Okay. Witamy serdecznie w teleturnieju, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, ale czy to istotne? No, dobra, przedstaw się. Cześć. Siema. Dobra, gramy. Jest tak, jest elegancka ekipa, są dobre wariaty, nie przekrzykujemy się. Jak to zrobić, żeby było sprawnie? Nie, ja będę po kolei zadał pytania, kurwa, tak? Mam tych pytań 10. Ilu nas jest? Każdy dostanie po dwa pytania. 5. 5 jest? Tak, to po 2 pytania. 5, każdy dostanie po 2 pytania. I kto będzie miał najwięcej punktów, przechodzi dalej, tak? No ja tu zapiszę punkty. Dobra, ty zapisujesz punkty. No, to będzie zajebiste, ale będzie terytorium, bo potem będzie taki, będzie taki Armagedon, będzie biegać przeszkody. Wiesz, różne rzeczy. To jest kilka etapów tego turnieju. Tam myślisz, że myszka za 200 kurwa za darmo wam dam, kurwa pojebani jesteście. Będzie tyle teleturniejowej akcji, że przywitamy się wszyscy razem. Jeszcze raz. Dobra, jesteś Simon gotowy? Yes, I'm ready. Dobra, będziesz zapisywał punkty. Teraz tak, musisz powpisywać ich. Czy dalibyście radę zmienić swoje ksywki na jakieś normalne? Ja mam po tych ksywkach. A, dobra, no dobra, no tak, w takim razie usiądę ci na mordę, Paris, witam cię serdecznie. Powiedz coś o sobie, skąd do nas przyjechałeś? Co, że ja? No miałem zmienić? Nie, ten co ma ksywkę, usiądę ci na mordę, a wyszedł, no, kurwa. No ja, ale miałem ksywkę zmienić. A, jaką masz? Spont. A, mody spont, dobra. Dobra, spont. W takim razie, skąd jesteś, kiedy nam... Boże, co ja pierdolę, skąd jesteś, ile masz lat, kurwa, powiedz coś nam o sobie, no, z kim się interesujesz? O, 16, Dolny Śląsk, zawodóweczka w poniedziałek, praktyki, nie? Nice, brawo. Brawo. Witam. Zawodóweczka, co to jest za zawód tam, jaki tam będziesz sobie masterował? Elektromechanik. Świetnie. Takich ludzi długo będzie brakować, więc... Jak ci się auto zepsuje, to możesz podjechać. Ohoho, nice! Więc bawimy się na całego. To Simon, ty dajesz tak dźwięki, to ja ci tu podgłośnie. Dobra. Elegancko podłośnić tutaj, cyk. Okej. Okay. No więc tak, pierwsze pytanie do Szponta, tak? A jak masz na imię kolego? Mateusz, no to Mati, słuchaj, mam do ciebie takie pytanie. Proste pytanie. Pierwsze z wielu pytań. Botanika. Ale stresik. No. I masz 10 sekund, nie, bo ty będziesz, musisz od razu powiedzieć. Masz 8 sekund na odpowiedź, dobra? I kurwa, Google wyłączone tam jest. No jest wyłączone. No i super. Teraz zaczynam pytanie. Jesteś gotowy? No. Super. Czy owocnik trufli rośnie pod ziemią? Tak. Dobrze. Czyli... Kurwa, bo nie ma odpowiedzi. Poczekaj.
Zaraz się dowiemy, ale chyba dobrze, chwila. Tak, dobrze powiedział, dobrze. Skąd wiesz? No bo świnie wygrzebują spod ziemi trufę. No, no właśnie, tutaj. Dlatego świnie się bierze na... Nie, a nie dziki, kurwa, dziki. Świnie takie z Francji ciemne czy jakieś. Okej, wszystko już mamy, dobra, elegant, brawo, brawo, świetnie, brawo, woo, nice. Jakiś gościu mi wysyła link do tych pytań. Co? Jakiś gościu mi spamuje jakimś linkiem. Okej. Okay. I cyk tutaj kolega za oszukiwanie. No to nie wiadomo jak to będzie dalej. Dobra, no to... Nie no, dopiero teraz mi wysuł. To no ale już masz odpowiedzi. A to zmień pytanie. Ale to dostałeś ten poczekaj, bo to chwila. Czy miałeś informację o tych truflach? Nie, no właśnie powiedziałem, nie? I on mi wysłał tego linka. Skurwysyn jebany. I co teraz? Cały terytulnie mi się spierdolił. No to weź. Czekaj. Spokojnie. Nic się nie denerwuj. Ty masz te trufle zaliczone, zapisz mu tam punkta. Widzisz, że jakaś kurwa weszła i cały teleturniej zepsuła. Tego znaleźć. Dobra, lecimy. Kolejne pytanie do... chwila, przedstaw się. Ja do 1 z 10. Witam cię serdecznie. Jak się nazywasz, skąd nas przyjechałeś? Witam serdecznie, nazywam się Jakub. Przyjechałem do was z województwa lubelskiego. Lubulskie. Janusz? Lubelskie. Jakub. Jakub Lubelski. Lubelskie. To gdzieś niedaleko Janów Lubelski pewnie, nie? Tak. Super. Mam do ciebie jedno pytanie i tym pytaniem możesz zarobić sobie punkty. W teleturnieju. Słuchaj. Jak nazywa się wzgórze w Paryżu, na którym zbudowano bazylik Sacré-Cœur? Sacré-Cœur. No? Znaczy, bo ja nie słyszałem żadnych możliwości do odpowiedzi. No bo musisz wiedzieć, nie? No, to... nie wiem, Mona Lisa. Nie, kurwa, są! Nie Mona Lisa, chuj, jeszcze raz ci zadam pytanie. Są rzeczywiście, są, całe pierdolę. Spokojnie, masz jeszcze 8 sekund. Kurwa, wszystko się jebie w tym teleturnieju. Wszystko się jebie w tym teleturnieju. Dobra. Jak nazywa się wzgórze w Paryżu, na którym zbudowano bazylikę Sacré-Cœur, tak? I to jest tak. Montmartre, Jean Marais, Eiffla. To drugie. To źle. No i chuj, dobrze. Zero punkt. No trudno. Jak masz trzy odpowiedzi i od drugiej odmierz, to będzie pierwsza. Dobra, masz jeszcze... Spokojnie. Nie zrobiliśmy na to. Kolejny zawodnik. Dobra, ja do 1 z 10 ma 0 punktów. Bo czekaj, bo to wszystko popierdoliło, nie? Bo mieliśmy kreta. Syn Parisa. Hej. Witam cię serdecznie. Powiedz coś o sobie. Skąd jesteś? Jestem Michał z Grudziądza. Fajnie, Grudziądz, super, opcja. Czym się zajmujesz? Nie. Siedzę w domu na garnuszku rodziców. Zajebiszcza, a ile masz lat? 20. Dwadzieścia. Co mi wysłał linka, wrócił. Dobra, jebać ja go, kurwa. Masz 0 punktów na razie, cicho. Kto prowadził teleturniej Kocham Cię Polsko? Wojciech Mann, Karol Strasburger, Maciej Kurzajewski. Maciej Kurzajewski. Brawo, świetnie, brawo. Woo! Tak, Maciej Kurzajewski. A tak się składa, że z nami jest właśnie Maciej Kurzajewski w studiu. Halo, Macieju, jesteś? Tak, serdecznie, witam. Jak się... kurwa, czujesz, bo ja chujowo, jakaś alergia mnie zapała, ja pierdolę. Ja sobie lubię napierdala. Kurwa, dobra. Powiem na ciebie, wypierdalaj, Maciej. Dobra, słuchamy, dalej kolejne pytanie. Kto nas z nami jeszcze jest? Turbo Ulaniec. Siema. Skąd jesteś, ile masz lat? Tak? Pochodzę z Łodzi, no mam lat prawie 18. Teraz się znajduję w Żyrardowie, bo zapierdałem sobie w lewo na rowerze, to w szkole jestem. Wow, a... Wiesz o co chodzi? No pewnie, a czym się zajmujesz? Poza szkołą? Jakieś masz hobby? No właśnie jestem na rowerze w lewo i sobie trójbój trenuję. Okej. W takim razie mam do ciebie pytanie. Możesz zarobić jeden punkt. Który z trzech muszkieterów Aleksandra Dumasa miał w młodości zostać księdzem? Aramis, Athos, Portos. Athos. A kurwa nie, bo Aramis. I chuj, 0 punktów. No i dobra, i ostatnia osoba, do której mam pytanie, to jestem biedny, daj myszkę. To było chyba on, tak? Miałeś pytanie? Tak, on jest. Okej, ile masz lat, skąd jesteś? Jestem Zbychu, pochodzę z Podlasia. I fajnie. Mam 18 lat. Witam cię, Zbyszku. Czym się na co dzień zajmujesz? Parasz się czym? Gram w FIBie i mieszkam z rodzicami. Zajebiście, wariacie. Taki ludzi nam tu potrzeba. Dlatego mam do ciebie pytanie. W którym mieście Polska podpisała pokój z Krzyżakami w lutym 1411 roku? I teraz mam do ciebie trzy kurwa propozycje, koleżko. W Krakowie, w Malborku czy w Toruniu? W
w Krakowie. Błąd, kurwa, bo w Toruniu. Chuja widzisz o historii. Okej, okay, pierwsza fala pytań za nami, a w tym momencie po jednym punkcie ma Simon. Słucham cię, ile? Kto jest prowadzi? Spont ma jeden punkt i syn Parisa ma jeden punkt. Reszta po zero. Okej, okay, kolejna fala, że tak powiem, pytań nadchodzi. I kto to zaczynał? Spont, tak? Spont. Tak. No to spadną na ciebie niezłą zagadkę, gościu. Skąd pochodzi forma poetycka haiku? Japonia, Wietnam, Korea. Japonia. Brawo, dobrze, świetnie. Skąd wiedziałeś, kurwa? Kurwa, jakieś łatwe ma te pytania. Mamy go w następnym? Brawo. Następna runda już jest twoja. Masz dwa punkty. Max, jakiś dał zdobyć w tej rundzie. Następny, kto tam był? 1 z 10. Yeah. 1 z 10. Przechodzimy. Może inaczej, jak się bawisz ogólnie w naszej zabawie? No, wybornie. Świetnie. Trudno, możesz się zrewanżować, bo teraz... Mam taką nadzieję. Bardzo łatwe pytanie. Dzieje której rodziny są przedstawione w serialu Klan? Złotopolskich, Burskich czy Lubiczów? Kurwa, jak to byli... Złotopolscy. Nie, kurwa, Złotopolski. Klan to oczywiście elitarna saga Lubiczów, kurwa. Ja pierdolę, co ty robiłeś? Ja jebie, no co ty stary? Ja nawet ja oglądałem, no. Nie, no musisz potrenować życie. Trudno, nic się nie stało, stary. Na pocieszenie możesz wypierdalać. Nie, na pocieszenie możesz nam tu dostać oczywiście. I świetnie się bawić, trudno. Następny zawodnik, kto tam był? Turbo Ulaniec. No jak to jest mieć 0 punktów? Może wbić się... Tak średnio bym. Jeszcze jedna osoba się może wbić, tak? Jeszcze jedna osoba... To tak jakby nic za kola, wiesz o co chodzi. Ale możesz to zmienić. Możesz wejść jako dzika karta do finału, jeśli odpowiesz na to pytanie. Jaki symbol... Okej. Okay. A co to? Jaki symbol chemiczny ma wodór? W, H czy O? H. H. Brawo! Masz jeden punkt! Wow! Ale jaja! Ale jaja. Jak i na koniec, na sam deser został nam... Jestem biedny i masz 0 punktów, tak? No tak, niestety. No i jesteś biedny, nie tylko biedny, ale mam do ciebie pytanko, które może cię wydobyć z tej biedoty. Które miasto Ukrainy znane jest ze słynnych schodów potomkinowskich? Lwów, Kijów, Odessa. Lwów. No nie. Też nie Kijów, bo właśnie Odessa. Wypierdalaj, jesteś kurwa debil. Nie, żartuję oczywiście. Mamy trójkę zwycięzców, mamy trójkę liderów i teraz nowa punktacja. Od nowa zaczynamy zmagania i wielki finał. Zapraszamy, już za chwilę zaczynamy. Teraz zaczynamy muzyka. I łączymy się naszym studiem. Witam serdecznie, z nami jest syn Parisa, Spont i Turbo Ulaniec, czyli wielka trójka, wielcy finaliści naszego konkursu. Tej królowie. I teraz zapytania będą o wiele, wiele trudniejsze. O nie. Bardzo trudne będą. Muszę na początku je znaleźć. Masz coś ciekawego, jakieś fajne? Dla mnie? Macie jakieś fajne... Znaczy nie, no, nie pytam was, ale może Simon ma jakieś ciekawe stronki z pytaniami. Dobra, będę wam zadawał pytania. Słuchajcie, bardzo ciekawe pytania. No, takie, to będzie takie nawet Run Armageddon internetowy, kurwa, kumacie? Będę wam zadawał różne pytania, zadania w sumie, i macie mi podać informacje. I pierwszy... Ale nie skaczę przez okno. Nie. Jesteście gotowi? No, ja zawsze. Syn Parisa, Turbulaniec, Spont. Powiedzcie coś. Mhm. Wszyscy. Okej. Okay. No. Więc pierwsze, co musicie mi powiedzieć, kto pierwszy mi powie? Kto pierwszy mi powie, w której minucie Aguero dzisiaj strzelił bramkę dla Manchesteru City? Bo strzelił tylko jedną. W której minucie? Kto pierwszy mi powie, ma punkt. Ale... Można korzystać ze źródeł? Tak. Google, kurwa. O to właśnie chodzi, to najszybciej. 7. Tak jest. Kto tam był pierwszy? Turbo Ulaniec. Świetnie. Ale ciężko tak bez myszki z tym internetem, wiecie? No właśnie. Mamy jeden punkt na Turbo Ulańca. Następne.
Następny punkt można zdobyć. Twoją drogą to nieźle ich rozjebali 8-0. Dobra, teraz mam kolejne pytanie. Okej. Okay. Za chwilę. Przygotujcie się. Jesteście gotowi, tak? Zawsze. Tak. To powiedzcie mi teraz, wariaty, w której minucie, a dokładniej to sekundzie, pojawia się dziewczynka w okularach na najnowszym filmiku Freeza. Czas start. Kiedy pojawiają się jej okulary? W której sekundzie? Najnowszego filmiku Freeza. Dziewczynka w okularach, fioletowe okulary. Która to będzie sekunda? Ale początek okularów? Jak pierwszy raz je ma tak, na ryju? Tak, jej ryj. W sensie jak do niej przyjechali, tak? Nie wiem, czy 4,57. Nie. Nie. Pierwsze nie, sekundy, nie. Bardzo wcześnie. Następny? 5,30. O nie, przepraszam. No. Ja wiem. 0,24. Tak jest! 0,24. Brawo, Lasyna Parysa! Brawo, Lasyna Parysa! Widzieliście, kto to zrobił? On to zrobił takim rzutem na taśmę. Rzutem na taśmę to wariat zrobił. On już mówił 24. Coś niesamowitego, panowie. Ale tutaj sprinter. Czyli 1-1-1. Kolejnym zadaniem będzie... 1-0-1. 1-1-0-1. Ja i syn Parisa, wiesz o co chodzi. Okej. Okay. Skąd pasero? Dobra, dawaj, przygotujcie się, przygotujcie się dalej. Przygotujcie się dalej. Bo chciałbym wiedzieć... Kto zdobył nagrodę Platynowego Lwa w uznaniu za całokształt dorobku artystycznego w tym roku w Gdyni, na 44. Festiwalu Filmowym. Krzysztof Zanussi. Krzysztof Zanussi! Kto tam wygrał? Syn Platynowa. 2 punkty! Woo! Proszę bardzo. No. Sytuacja się naprawdę rozpędza. 2-0-1. No i teraz tak, albo honor, gramy dalej, albo odpadnie już pierwsza osoba. Okej, okay. Teraz tak. Gdzie? Czekajcie. Po co płynie Olsza w kawałku Olsza kumpel trapiraci? Po lepsze czasy. Tak jest, to był pierwszy, to był. Syn. Syn Parisa, 3 punkty, tak jest. Okej, okay, no więc syn Parisa wygrywa. Syn Parisa wygrywa, bo to już nie ma więcej pytań. Mam jedno pytanie, ale nawet jak syn Parisa nie odpowie, to i tak ma 3 punkty. Brawo dla syna Parisa, oklaski, naprawdę, gratuluję. Brawo. Dziękuję. Synie Parysia. To niesamowite, jesteś moim synem i wygrałeś w konkursie. Coś niesamowitego. Ustawione. Ale tak może by to brzmieć, ale naprawdę ja nie znam tego gościa, nie znam go i nie mam syna. Jak to na życia było. Możesz udowodnić? No nie, ja cię nie znam, stary, ale wygrywasz myszkę, razer, bazylisk. Ale teleturniej fajnie wymyśliłem, nie? No, zajebisty. Jeden z lepszych teleturniej. No szkoda, że tylko takie nagrody, bo zasługujecie na coś o wiele więcej niż na jakiś... Dobra. Dacie będą skarpetki. Spodziewaj się pewnie swojej nagrody do 2 tygodni, bo ja też tak powoli wygrywam, zapominam. A jak się ze mną skontaktujesz? No to już kiedyś tam się skadamy, nie? Nie no, powiedz mi, napisz do mnie teraz na Facebooku, jak się będziesz nazywał. Mam powiedzieć nazwisko? Czekaj, jak się ze mną skontaktować teraz? No nie, no czekaj, no nie będę tu wysyłał adresu, już bo to cię... Już to piszę, chwila. Powiem ci, co napisałem. Ale dobra, ja się... O, właśnie, napisz, co napisałeś. Kurwa. A, tak możesz mi napisać, dobra. A to ja, wszyscy dostaną skarpetki, czy jak? Tak, no to jest skarpetki, ale to chuj, poczekaj, potrzebuję finalistę. Finalista to jest syn Parisa. No to syn Parisa, kurwa. Napisz do mnie na Facebooku. No to ja. Napisałeś? To jak? Czekaj, piszę. Na Parysie Platynowie, ja czekam na tą wiadomość. Nie wiem, jak się pewnie nazywasz. A, pewno. Nawet nie lajkuję twojego fanpage'a zajebanego, ty. No i co, napisałeś teraz do mnie? Tak, napisałem. Halo, to ja, Michał. Tak, to ty. Dobra. Siema. Kupię. Widzisz, to się... Odpisałem ci. Tak. No. No to teraz mi tu wyślij adres.
I ja przyjadę i się najebie. Nie no, i ci wyślę. Dokładnie, kod pocztowy, ulicę. Ja tu wszystkim teraz wyślę ten adres, żeby widzieli. No i widzicie, bawimy się, wielkie nagrody, wielkie te turnieje, kurwa. Nie mogę kupić, ej, ej. Kapitan Rudy, ej. Kapitan Rudy, ej.